widzowie, z tej strony ja, czyli Zombiaczek, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Mam dzisiaj dla was odcinek Stepania do graczy, więc mam nadzieję, że każdy z was zostawi tutaj łapeczkę w górę, subskrypcję wraz z dzwoneczkiem. Odnośnie łapek w górę chciałbym poprosić, żeby każda osoba, która widzi ten odcinek, zostawiła łapeczkę w górę, żeby było po prostu ich jak najwięcej, bo chciałbym odbudować aktywność po prostu w takich dłuższych filmach, bo ostatnio wrzucałem tylko shorty, więc wszyscy stawiają łapki w górę, wszyscy stawiają suby i wszyscy stawiają lajki, bo tylko 30%, który ogląda moje filmy, subskrybuje mój kanał. Także moi drodzy, ostatnio pytaliście, czy podam teksturpaki. Tak, podam teksturpaki. Teksturpaki są na moim Discordzie. Link do Discorda znajdziecie w opisie. Są na kanale #TXT. Więc co moi drodzy, ja wam nie przedłużam. Zapraszam do oglądania. No i na razie, trzymajcie się i yo, pozdro! Dobra moi drodzy, wtepamy do pierwszego zioma i zobaczymy, gdzie mnie ten typeczek tepnie. No miałem antynogi uszykowane, ale nie są, to jest w ogóle ziomek bez gilli. Ano proszę bardzo, bo on pisał do mnie na PW, że tepaj do mnie, tepaj do mnie. Swoją drogą, przed chwilą widzowie, chciałem jakieś seta bez protki. Myślałem, bo mi tak chyba schodziło mocno. Przed chwilą moi drodzy tepałem w ogóle do ziomka. Tutaj kurczę w Minecrafcie. Tepnął mnie do swojego kuboidonu, chyba miał nick Maxios. No i kurde, ludzie, nie tepajcie mnie na klepę do swoich kuboidów, obojętnie gdzie. Jak wiecie, jak macie zamiar uciekać, nie, no bo kurde, ja chcę sobie nagrać odcinek. I tak 10 osób, widzowie, jednego dnia ci, kurde, za każdym razem ucieka. No, no tak szczerze powiem, że no, to słabo trochę to. No bo jednak wiecie, chcę tutaj się poklepać. Nie, kurde, gonić was, nie, po kuboidzie. No, po jeszcze wiecie, gdzieś tam po terenie to jeszcze da się, ale po kuboidzie to tak ciężko, szczerze mówiąc. Dobra, bo gościu za mną skoczył, musimy się tu skupić na klepie, widzowie, bo tutaj ciekawa klepa się stworzyła, bo gościu za mną skoczył. O, rzucił perłę, to jest jakiś spocuch. On jest na koksie w ogóle, bo ja nie jestem na koksie, kurde, dobra, jemy koksa. I nie wiem, czy on będzie uciekał, teraz czy nie będzie uciekał, dobra, pada mi bania, on nie był na koksie. On nie był na koksie. To jakim cudem on tak dużo przeżył? A to jest bardzo ciekawe, jakim cudem ten typ tak dużo przeżył, gdzie on w ogóle jest? Ten typ jest tam do góry, patrzcie to, on chyba nie wie, że jestem na dole. Tak, on chyba nie wie, że jestem na dole, dobra, będziemy go strzelać z łuku. Ta, dobra, teraz się domyślił, że jestem na dole, bo tutaj od niego po prostu strzelałem do niego z dołu. Dobra, wyrzucił perłę z tego, z tej lawy. Dobra, jest u mnie ten typeczek. Nie wiem właśnie, czy on był na koksie, w dwóch koksach, czy nie był na koksie. Dobra, spadł mu, padła mu bania, ale gościu garnął, że padła mu bania. No ja właśnie zjadłem koksa, widzowie. No i to się właśnie martwiłem, że ten typ będzie uciekał, gdy ja po prostu zjem koksa. Nie podoba mi się to zbyt bardzo, ale dlaczego on w ogóle sojusz pokazuje? No kolejny ziomek, który tepa mnie na klepę i sojusz pokazuje, no sobie zginął. Jakby tego typa już nie killnął, to bym był po prostu zły, no bo ludzie mnie tepają i pokazują sojusze albo po prostu uciekają, więc no trochę głupio. No ale dobra, mamy pierwszego gila i zaraz tepamy do kolejnej osoby. Dobra moi drodzy, więc tepam do kolejnego zioma i zobaczymy, gdzie mnie ten typ tepnie, czy będą takie nogi i są to moi drodzy standardowo nogi. No bo kto by się tutaj spodziewał, że będzie to coś po prostu innego, ale czy ja o, zdążyłem sobie jeszcze opierdzielić koksa. Zdążyłem sobie jeszcze popierdzielić koksa, widzowie. Dobra, czy ten typ mnie hitnie? Ty, dobra, o, tu jest jakaś stoniarka. Kurde, co to są za nogi? Ja pierdzielę, typy, jak mnie szczepałeś jakieś nogi czy coś, to mogę się chociaż przemyśleć, czy coś takiego, a nie jakieś gówniane zrobić, nie? A nie gościu zrobić jakieś gówniane nogi. Siema, witam cię serdecznie. No jesteśmy w jednej kratce. No i teraz tak naprawdę wygra ktoś, kto zjadł po prostu szybciej koksa. Znaczy później zjadł koksa. A przegra ten, kto zjadł szybciej koksa po prostu. I on, dobra, dobra, zjadł szybciej koksa. Zajebiście, zajebiście, zjadł szybciej koksa. To było bardzo ważne. Ale ten typ, widzowie, gdzieś tu spierdziela. Boże, no i on poszedł się dobrać. Oj, jakiś, jaki ten typ miał nick? Placki? To jest chyba gracz Placki, tak. To jest typek o nicku Placki, widzowie. A, jeszcze mi zbugowało w stołnie, pięknie. Aha, gdzie ja w ogóle jestem? On chyba nie wie, gdzie ja jestem. Ty, gościu, gdzie w szoku? Pierdziele, ja się nie pokazuję. Ty, on mnie tu nie widział, on mnie tu nie widział. Nie widział mnie, kurde, widział mnie, to szkoda, szkoda, szkoda. Myślałem, że gościu tu nie widział. No najgorszy, widzowie, jest to, że ten typ po prostu się poszedł dobrać i on ma dwa koksy, ja mam jednego koksa, więc jest to po prostu dedzik. No niestety. No ale nic na to po prostu nie zrobię, to jest ten ziomego niku Placki 137, więc jak ktoś by chciał kiedyś do niego tepać na klepę, to nie tepajcie. Nie tepajcie, widzę, bo tepa w nogi jeszcze się dobiera. Znaczy, no ja też w sumie się dobieram. Nie, nie gadajcie! Co to jest za ścierwo z tego typa? Ale to jest ścierwo, widzowie! Ej, poszedł się dobrać, jeszcze ucieka perłami do góry. Nie, no to jest naprawdę, to jest ścierwo po prostu. Takie zachowanie jest ścierwowskie. Naprawdę. No tak się po prostu nie robi, jeszcze jakiś bin mi się wyznał na czacie. Dobra, no nie wiem, no opierdzieluj co koksa, frajer. A, zjadł co koksa, gościu, i się we mnie wbił, nie? No bardzo nieładne zachowanie, bardzo nieładne zachowanie tutaj ze strony tego ziomka. No bo on sobie jest na koksie, no i co ja mam zrobić w takiej sytuacji? Poszedł się dobrać? Nie, nie jest na koksie, na refilach ciśnie. O kurde, może on się jednak nie dobrał. To przepraszam, ja go wyzywałem za to, że on się dobrał, a się nie dobrał. To przepraszam bardzo serdecznie cię, panie Placki. Myślałem, że pan się tutaj dobrał, dobra, muszę go sfokusować jakoś szybko.
spróbować, żeby typ się po prostu tutaj zdedał albo polizał coś takiego. Nie, jak ja to wygram, to odwołuję wszystkie swoje słowa, swoje wszystkie... Zabiłem go! Dobra, odwołuję wszystko, co powiedziałem o tobie, ziomeczku, bo myślałem, że się po prostu dobrałeś, a ty się nie dobrałeś. Ja pierdziele, to przepraszam bardzo serdecznie, bo tam poszedłeś, myślałem, że masz dobierkę. I kurde, mówię, ty, znowu mi się dobiera tutaj jakiś ziomek. Znaczy, ja też się dobieram, więc mi byłbym lekki hipokrytą, nawet. Dobra, moi drodzy, tepam do kolejnego ziomka i zobaczymy, gdzie mnie typeczek zaakceptuje. Ten ziomek przed chwilą placki 1337 zabił mnie po prostu, co się zabił. No ja sobie slogałem, bo mówię, no nie będę marnował czasu, bo gość, nie wiem, jakiegoś bohatera z siebie robił i wiecie, stał i mnie hitał co po chwilę. Nie lubię takich osób, no bo gościu przegrał walkę i nie wiem, robił z siebie kogo, nie wiadomo kogo. O kurde, widzę, że tu gościu z kolegą. Dobra, widzę, że tu gościu z kolegą, widzowie, więc sobie oro robimy na drzewkarkę. Robimy sobie oro na drzewkarkę, kurde, bo ziomek tutaj z kumplami. Myślałem, że to będzie 1 na 1, bo tak patrzę, 1 na 1, na kuboidy tepnął, ale no właśnie. To by było zbyt proste, więc sobie zaramy po prostu na drzewkarkę i zobaczymy, czy uda się któregoś z nich po prostu killnąć. Z tego, co widzę, to jest tu łatwa ucieczka. Mógłbym sobie teraz nawet rzucić perły, ale chcę się po prostu z nimi pobawić. Mam nadzieję, że to nie wyjdzie mi na złe, że się z nimi będę chciał pobawić. Może typek zginie? Ajajaj, no to... To jest właśnie najgorsze, że oni są na swoim kuboidzie i po prostu, gdy jeden się będzie miał ty logout, to drugi się może dobrać, nie? I to jest właśnie najgorsze w tym wszystkim, widzowie. Ale wiecie co, zjem sobie koksa. Zjem sobie koksa i się w tego typa wkleję z 5-2. Tak, ja się po prostu wkleję w tego typa z 5-2. Może by gościu polizał albo coś takiego. Nie, chyba nie polizę, bo on chyba sam jest na koksie. Dobra, to sobie tego zrzućmy, żeby się go pozbyć na chwilę. Aj, no kurde. O, o, ten na refilach ciśnie, dobra, ten na refilach ciśnie. Ten co ma ten duży ranking ciśnie na refilach, dobra. Pa, polizę. No nie polizał, kurde, bo tak blisko. Było tak blisko, widzę, że polizał ten typek. Ale się kurde niestety nie udało. A pierdziele, no nie chcę spaść, nie chcę spaść, widzowie. Wezmę sobie tutaj w razie co. Oj, pomyliłem, nie na ten slot wziąłem. Nie na ten slot wziąłem, widzowie, knoka. Gdzie jest knok? O Jezu, co ja robię? Gdzie mam knoka? Dobra, i tak tego wiaderka nie mam na tym pasku. Dobra, jeden co spadł, dwóch sobie spadło. I jeden rzucił perłę i zginął, dobra. 1-0, właśnie miałem nadzieję, że któryś z nich właśnie po prostu zginie. Dobra, ten wypolizał? Aj, nie polizał, kurde, szkoda. Szkoda, że nie polizał typeczek. O Jezu, muszę go zrzucić szybko, bo nie mam nic. Ty spadł na dół? Nie, nie spadł na dół. Nie spadł gościu na dół. Dobra, wiecie co, on chyba jest, albo mi się wydaje, albo on jest, widzowie, na refilach ciśnie. Ta, padło mu coś. Padło mu coś, ale kurde, nie wykorzystałem tego. Dobra, spróbuję go zrzucić, bo nie wiem, czy on ma perły. Dobra, rzucę perłę. Ja bym go chciał stąd rzucić, bo nie wiem, czy właśnie on ma perły. No kurde, leć gościu stąd. Nara. Dobra, ma perły, ma perły? Miał perły niestety, miał perły skubaniec, kurde. A było blisko, widzowie, tutaj kilka eleganckiego. Nie wiem, czy on sam będzie chciał wrócić tutaj. Nie chce chyba wrócić za mną, co? Chociaż idzie ten gościu. On chyba nie jest dobrany, bo nie miał go kto po prostu dobrać. Żadnego sojuszu nie ma, wariacie. Jaki sojusz? Co ty tutaj... No dobra, no ale... Tutaj... O, ale ten typek jest bez koksa. On w sumie, patrz, on jest bez koksa, on sobie lizo zaraz robi. Patrzcie, dwa koksy. Nie miał koksów żadnych, dobra. Spierdzielam stąd po prostu. Widzowie, robię stąd oro, bo typek sobie poszedł się dobrać. Więc no nie mam żadnych szans na po prostu już go zabicie. Więc sobie uciekniemy po prostu do góry i będzie git. Dobra, widzowie. No i sobie elegancko ucieknęliśmy. I po prostu tu jesteśmy już bezpieczni. Także git, zaraz typamy to kolejnej osoby. Bez takich klocków, byniu. On 12 AP miał. Miałem 10. Nie myślałem, że poliżę, nie? O kurde, ale mnie teraz strefował. Muszę się odpanczować trochę. O kurde, myślałem, że mi da zmienić seta, bo ja poczekam, aż on zmieni seta. Chwila. Klata, muszę klatę zmienić. Dobra, już. Ja no wiem, że mam full itemki, ale chyba mi odda, jak zadam. Dobra, nadrobiłem teraz.
Ale on z tymi klockami kurde, gdyby nie te jego klocki, nie? Obrzydłe. No teraz mnie ładnie zestrefował, nie ma co. Jakaś dziura jest. Dobra, muszę widzowie podorać, znaczy muszę się wyrównać z nimi regenką, bo on ma więcej sekund regenki ode mnie. Z 3-4 sekundy ma więcej regenki ode mnie. Muszę sobie pouciekać przed nim trochę. Zrobić małe oro. 3-4 sekundy, żeby się regenka po prostu wyrównała od koksika. Też by tak zrobił ten gościu. Normalne. Dobra, chyba zaraz się wyrówna. Jeszcze sobie dokupię tutaj efekty. Dobra, chyba już się powinien wyrównać, dobra. Teraz do końca. Może jakiś lucky punchem widzowie strefa by weszła. O! Tak jest! O baby! Tak jest! Pokczam! Mówię, jakiś lucky punchem go znokautuje. Pokczam! Tak jest! Pogu!